kolejny gość Ełckiej Piątki i kolejna rozmowa o tym, co się wczoraj działo na terenie naszego miasta. Nikodem Kemicer, radny miejski, witam gorąco. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia 5. Radny miejski, który jako jeden z niewielu osób wyszedł do tłumu i rozmawiał z tym tłumem. O czym rozmawialiście? Może nazwijmy to nie tłum, tylko to byli ełczanie rozścieczeni sytuacją, jaka miała miejsce, nie rozumiejący tego, co się dzieje, dlaczego do tego doszło. Postanowiłem wyjść jako ełczanin, nie jako radny, nie jako osoba publiczna, tylko jako ełczanin jeden z nich, z postulatem, ażeby to wszystko się ukończyło, ażeby rodzina w spokoju mogła, no tylko tyle jej zostało, tak naprawdę opłakiwać tą wielką tragedię, ażeby to wszystko, co się zadziało, już nie powodowało jakiejś większej eskalacji zagrożenia, jakie no, było realnie wyczuwane na ulicy, było czuć bardzo wielkie napięcie, bo padały niewulgarne słowa, były wyzwiska, znalazły się kamienie, podobno też koktajle Mołotowa, także było naprawdę czuć to ogromne napięcie. Co zdecydowało, że zdecydował się pan wyjść przed szereg policjantów, którzy zapewniali, że no nie zapewnimy panu ochrony, idzie pan na własną odpowiedzialność, no i wejść wśród tych ludzi, którzy byli bardzo wzburzeni, bardzo zdenerwowani i z nimi rozmawiać? Panie redaktorze, cały dzień spędziłem z rodziną, generalnie jestem troszeczkę, że tak powiem, amedialny, bo nie korzystam z mediów takich oficjalnych w domu, to był ostatni dzień wolny, także dopiero wieczorem dotarły do mnie pierwsze informacje o tym, co się dzieje na ulicach, na ulicy Armii Krajowej. Bardzo szybko postanowiłem coś z tym zrobić, no tak jak wszyscy robią, piszą posty na Facebooku i uważają, że temat jest do zamknięcia. Ja postanowiłem poczynić kolejne kroki, ubrałem się, zadzwoniłem do radnego Tyszkiewicza, poprosiłem go o wsparcie. I razem udaliśmy się na miejsce, po krótkiej konsultacji, czy policjant nie ma przeciwko, ażebym spróbował negocjować z osobami, które tam się znajdowały, które protestowały. Policja od razu powiedziała mi, że żadnego wsparcia nie mogę, na żadne wsparcie liczyć. Ja oczywiście na to wsparcie nie liczyłem, bardziej chciałem ich poinformować, żeby to nie było tak, że wyszedł ktoś z tłumu i zaczął nagle wykrzykiwać jakieś wielkie hasła i obiecywać nie wiadomo co. No i tak też uczyniłem, wyszedłem przed kordon policji. Zaczęła się rozmowa, nie była to łatwa rozmowa, o czym rozmawialiście? Oj, no początek rozmowy, no to zaczęło się od wygwizdania mnie, od wyzwisk, od różnych epitetów, no stanąłem na środku ulicy, na środku skrzyżowania. No i mówimy, że nie był pan sam cały czas, radny Michał Tyszkiewicz też był z panem. Tak, Michał był obok mnie, wspierał mnie i zacząłem prowadzić rozmowę. Zbliżyło się do mnie grupka osób, na początku kilka, doszło do około 30 osób. Wiele osób miało telefony komórkowe, nagrywały to co chcę, tą rozmowę, którą chcę z nimi przeprowadzić. No i zaczęły się negocjacje. Nie było ani jednej osoby w tym całym towarzystwie, w tym całym tłumie, która byłaby chętna do jakichś normalnych pertraktacji. Były masa wyzwisk leciała, no, wulgarnych słów. No i drobnymi kroczkami udało mi się dotrzeć do kilku osób i zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem odpowiadać na pytania, zacząłem tłumaczyć, że tak naprawdę to, co się wydarzyło, nie jest winą ani władz miasta, ani policji, ani żadnego z mieszkańców naszego miasta i chciałbym to uzmysłowić teraz też w tej chwili, że tak naprawdę winni zostali już zatrzymani, mam nadzieję, że zostaną surowo ukarani. Tak jak zapewniałem tłum, bo to powiedziałem, że jeżeli będę miał taką możliwość, to również będę występował, czy jako świadek, czy ktokolwiek inny, ażeby te osoby zostały surowo ukarane. A jeżeli już mówimy o samym załagodzeniu sytuacji, tej spornej i napiętej sytuacji, jak do tego doszło? Jakie były żądania osób, które protestowały? No, rozmowa trwała około godziny czasu, no, były żądania, było wiele żądań, bardzo wiele żądań, były żądania, żeby prezydent się pojawił, były takie spektakularne żądania, jak żeby pani Merkel przyjechała do Ełku i rozmawiała z nimi, no ale wiadomo, wiele osób było pod wpływem alkoholu, więc te żądania były niektóre absurdalne, ale jednym z takich bardzo często powtarzanych próśb było to, żeby policja pozwoliła tym osobom zbliżyć się do tego miejsca, gdzie doszło do tej tragedii, żeby mogły oddać hołd w tym miejscu temu chłopakowi. No i udało się wynegocjować z policją to, że policja na moją prośbę, to z dowódcą rozmawiałem, ażeby opuściła tarczę jako taki gest dobrej woli
i odstąpiła dwa kroki do tyłu. Dostałem zapewnienia z tłumu, że jeżeli to do tego dojdzie, to tłum zacznie się rozchodzić. No i tak jak policja dotrzymała słowa, tak samo osoby tam zgromadzone po tym geście policji zaczęły się rzeczywiście rozchodzić i w ciągu około 15-20 minut z kilkuset osób, które tam były na ulicy, została garstka około 50 osób. Jakie to były osoby? Bo tu z policji wiem, że wśród 28 osób zatrzymanych przez policjantów to głównie są osoby młode, chociaż jest też osoba ponad 60-letnia, ale głównie są osoby młode. No właśnie, z jakimi osobami pan rozmawiał? Czy to też byli młodzi? W większości to były młode osoby, jednakże w internecie, no tak jak powiedziałem na początku, było wiele nagrań telefonami komórkowymi, jakimiś kamerami. W internecie krążą filmy, gdzie ta rozmowa jest prowadzona. I widać jest, że było też wiele osób, no nie młodych, w wieku około 50 i więcej lat, które próbowały rozmawiać, próbowały załagodzić tą sytuację już później, jak zobaczyły, że nie jestem z policji, bo to były podstawowe pierwsze argumenty, o, przyjechał polityk, kreować gwiazdę z siebie, o, przyszedł ktoś z policji w końcu, znaczy w końcu w takim negatywnym sensie. Ja im na samym początku zapowiedziałem, że nie występuję tu jako polityk, nie występuję tu jako przedstawiciel, negocjator z policji, występuję tu jako ełczanin, jako jeden z nich, jako Polak i proszę ich o to, żeby nie niszczyli naszego miasta. No, naprawdę wiele pracy wkładamy wszyscy ełczanie w to, żeby nasze miasto wyglądało tak, jak wygląda i niekoniecznie dobrze się będzie kojarzyć gościom odwiedzającym nasze miasto taka sytuacja. Za chwilę mamy sezon wiosenny, zaraz będzie majówka, wakacje i skojarzenia, gdzie nacjonaliści próbują walczyć, wprowadzać wojnę polsko-polską, no nie będą się dobrze kojarzyć nam. No i najważniejsze, żeby to miasto było bezpieczne, żebyśmy mogli bezpiecznie żyć w tym mieście. To też zapewne powodowało panem, żeby właśnie wyjść przed ten tłum, przed policjantów, przed tych ludzi i z nimi porozmawiać. Tak, no na pewno było wyczuwalne to napięcie w powietrzu. Przy czym, tak jak na samym początku powiedziałem, wychodząc przed kordon policji, że słuchajcie, ja tu wychodzę sam, bez obstawy policyjnej, nie mam żadnej broni przy sobie, wychodzę, bo wierzę w was, ełczan, że jesteście osobami rozsądnymi, osobami, które chcą negocjować, które chcą rozmawiać, które chcą poznać przyczyny, ale i też żądają sprawiedliwości i żądają bezpieczeństwa. Ja to doskonale rozumiem, ja też tego oczekuję. Na razie, jeżeli możemy o tym powiedzieć, to jest to zapewnione. No nie możemy postawić policjanta przy każdym lokalu w mieście, bo co jeśli by doszło do tego tragicznego zdarzenia w lokalu, który był prowadzony przez osobę, która nie jest obcokrajowcem. Czy podobne byśmy mieli zdarzenie, tak jak dzisiaj, jak wczorajszego dnia? No nie jestem tego pewien. Jednakże to nie zmienia faktu, że Unia Europejska jest tak stworzonym tworem, że możemy poruszać się między krajami bez żadnych dokumentów, oprócz dowodu osobistego. Możemy wszędzie podjąć zatrudnienie, możemy wszędzie spróbować zamieszkać. I no nie możemy wymagać tego, żebyśmy zamknęli granice i byli tylko dla siebie. No i właśnie, miałem zapytać, co by pan chciał powiedzieć mieszkańcom Ełku w związku z tą sytuacją. I tak ogólnie, już napięcie pomału opada, ale cały czas jeszcze duże emocje targają wielu osobami. W jaki sposób się pozbyć tych emocji? W jaki sposób właśnie, czy ma pan jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Ja zawsze byłem uczony, że agresja nigdy nie rozwiązuje problemów. Na gwałt, odpowiedź gwałtem nie jest dobrym rozwiązaniem. Zawsze trzeba rozmawiać i szukać jakiegoś wspólnego rozwiązania. Zaapelowałem na Facebooku do osób, które chcą w jakiś sposób wyrazić protest, chcą wyrazić sprzeciw temu, co się stało, żeby to wyrazić w sposób taki obrazujący i zostawiający ślad, trwały ślad, pozytywny ślad na zawsze. Utworzenie, mamy super muzyków w Ełku, może jakiś utwór hip-hopowy, mamy niesamowitych artystów, którzy malują świetne graffiti na arenie krajowej i międzynarodowej. Znaleźć miejsce, gdzie mogłyby takie graffiti zostać utworzone, żeby upamiętnić śmierć chłopaka, bo zakładam, że nie znam rodziny, nie znałem też samego tego człowieka. Zakładam, że nie chcieliby, żeby tak potoczyła się sytuacja. Wierzę w to, że stworzenie czegoś, co będzie nam przypominać o tym, że byliśmy jednością, że potrafiliśmy się zjednać w obliczu tak wielkiej tragedii z rodziną tego człowieka, da nam siłę do kolejnych działań, bo przecież życie nie kończy się jutro,
Należy o tym pamiętać, ale też należy pamiętać o błędach przeszłości i dobrze by było coś stworzyć, coś dobrego, co zostanie dla pokoleń. I powinniśmy pamiętać o sobie i powinniśmy również pamiętać o rodzinie, bo rodzina właśnie tego chłopaka jest teraz najważniejsza. Oni też potrzebują spokoju, oni też potrzebują chwili namysłu, chwili wyciszenia. W końcu wielka tragedia ich dotknęła, także a to, co się dzieje w mieście, to temu na pewno nie służy. No na pewno temu nie służy. Proszę sobie wyobrazić, którykolwiek z nas, jeżeli nam w naszej rodzinie pojawia się taka tragedia. Czy my byśmy chcieli, żeby tak do takich sytuacji dochodziło? Na pewno nie. Przy czym tutaj również korzystając z okazji, że jestem na antenie, chciałbym zaapelować, ażeby na pogrzebie, który będzie na pewno w niedługim czasie się odbywał, aby rodzina mogła poczuć to, że jesteśmy z nimi, z rodziną, ale w sposób ludzki, cywilizowany, uczcimy to odpowiednim zachowaniem, nie wyzwiskami, nie stwarzaniem jakichś awantur. Uszanujmy to, bądźmy wszyscy wtedy razem, pokażmy, że jesteśmy jednością, że jesteśmy Polakami. Pan Nikodem Kamicer, radny miejski, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.